Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem w audycji Czy masz świadomość jest Paweł Nogal, aktywista, działacz społeczny, uczestnik inicjatywy Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry, witaj, witam wszystkich. Pawle, będziemy dzisiaj rozmawiać o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej związanej z ruchem Stop Bankowemu Bezprawiu. Natomiast chciałbym zacząć trochę od historii, od tego, kiedy to się zaczęło i co było impulsem, żeby w ogóle zacząć przygodę z inicjatywą ustawodawczą. No tak, to jest problem inicjatywy ustawodawczej, która dotyczyła tak naprawdę przewalutowania kredytów frankowych. No to wiadomo, że to sięga historii, sięga do punktu w historii, w którym w styczniu 2015 roku kurs franka nagle w ciągu jednego dnia potrzebował powyżej 5 zł. Tam z poziomu gdzieś 3,50, między 3,50 a 4 nagle skoczył do ponad 5 zł. Więc no, to zszokowało na tyle wszystkich i obudziło znaczną część kredytobiorców, którzy mieli te kredyty pseudofrankowe. Pobudziło ich do walki, do zgłębienia w ogóle tematu od strony i prawnej, i ekonomicznej. No i na kanwie jakby tej całej historii zaktywizowało się społeczeństwo obywatelskie. Jednym z przejawów tej aktywizacji inicjatywy ustawodawczej, która zmierzała do wprowadzenia ustawy, na podstawie której kredyty tak zwane frankowe uległyby ustawowemu przewalutowaniu. To była pierwsza połowa, z tego co pamiętam, marzec, kwiecień 2015 roku. Ale od razu myśleliście, kiedy pojawiła się ta wiadomość o przewalutowaniu, od razu pomyśleliście o tym, że to jest temat do tego, żeby wykorzystać narzędzia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej? Wiesz, tutaj zadajesz pytanie kolektywne, bo dzisiaj to środowisko, nazwijmy to antyfrankowe, nie wiem, czy to właściwe określenie, ale to środowisko, które walczy z bezprawiem bankowym, w miarę zintegrowane, to znaczy jest nasza organizacja Stop Bankowemu Bezprawiu, jest Stowarzyszenie Pro Futuris. Wtedy w zasadzie byliśmy dość mocno zatomizowani. Działał już Tomasz Sadnik, on pierwszy z tym stowarzyszeniem Pro Futuris zaczął jakieś ruchy związane z uświadamianiem społeczeństwa. Natomiast idea inicjatywy ustawodawczej to jest pomysł grupy działaczy szczecińskich. Magdalena Kasznia, Dana Misztal, chyba jeszcze parę innych osób, tu już nawet szczerze powiedziawszy nie do końca pamiętam. To był taki pomysł z istotą wdrożony w tym znaczeniu, że wokół tego pomysłu zaczęły się grupować aktywności ludzi w całej Polsce. Jasne, ale czy pamiętasz, ile to trwało, żeby właśnie dojść do tego pomysłu? Nie chciałbym w tej chwili, bo to jest oczywiście stary czas. Ja nie uczestniczyłem bezpośrednio jako aktywista organizacyjny. Zbierałem podpisy już tej w fazie końcowej. Wydaje mi się, że to był marzec, względnie kwiecień 2015 roku, czyli 2-3 miesiące od tej bomby, która zdetonowana na giełdach, na rynkach walutowych, spowodowała no taką reakcję ludzi, nie tylko w Polsce. Mówimy o tym, co tutaj w naszym otoczeniu się działo. Jasne. No tak dopytuję, bo to też myślę, że większość tych ludzi, którzy w tej inicjatywie uczestniczyli czy byli zaangażowani, podejrzewam, że przed tą bombą, jak mówisz, to kompletnie nie mieli o niej pojęcia, więc Zdecydowanie. Ja należałem do tych szczęśliwców, nieszczęśliwców, gdzie w ogóle szerszy problem, gdzie kreacji pieniądza, umocowania sektora bankowego w całym systemie polityczno-prawnym, nie tylko Polski, analizowałem od 2012 roku. Temat kredytów tak zwanych frankowych już był tylko
jakby wisienką na torcie, który też dotyczył mnie bezpośrednio, ale jakby ta afera kursowa z tego stycznia 2015 roku no spowodowało nagle, że wiesz, no fala, no po prostu powstało tsunami społeczne, na bazie której wyrosły różne inicjatywy, ta inicjatywa obywatelskiej, inicjatywy ustawodawczej, czy też summa summarum powstanie tego naszego stowarzyszenia, które trwa do dzisiaj. No właśnie, bo co było twoim zdaniem największym wyzwaniem, jeśli chodzi o używanie narzędzia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w tym temacie, o którym rozmawiamy? Tutaj powiem ci, że nic chyba nowego nie powiem. Tutaj problem jest strukturalny, to znaczy grupa społeczna, która musi zebrać 100 tysięcy podpisów w krótkim czasie 3 miesięcy, bez struktur lokalnych, to jest naprawdę wyzwanie, któremu ciężko jest sprostać. W tym czasie akurat, jeśli chodzi o tą naszą inicjatywę, która finalnie nie udało się zebrać 100 tysięcy głosów, podpisów, prawdopodobnie dlatego, że weszło to w dość gorący okres polityczny, bo to było już początek, jak już się kończyła ten termin na zbiórkę tych podpisów, to już w zasadzie się rozkręcała kampania wyborcza i tam ruch Kukiza przechwycił ten postulat. I jakby, co zresztą sprowadziło się do tego, że w kadencji Sejmu wnieśli już jakby projekt poselski tej ustawy, inny niż to jaki był obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Ale po prostu w tym 2015 roku działo się za dużo. Znaczy nie było struktur, osoby, które działały w zbiórce tych podpisów, musiały spotkać się z tym problemem logistycznym. I stowarzyszenia tego naszego jeszcze nie było, bo ono powstało dopiero późną wiosną 2015 roku. Więc no, trzeba było się używać narzędzi Facebooka. Ja mam wrażenie, że 2015 rok to jeszcze nie był szczyt Facebooka, jeśli chodzi o ilość. Sam zresztą w 2015 roku dopiero ja osobiście założyłem konto na Facebooku. I sporo osób było jakby poza tą przestrzenią, wiesz, wirtualną, dzięki której można było się organizować w grupy. I to było to wyzwanie, które no, było największym problemem dla zbierających podpisy. A czy obserwując ludzi, którzy się zaangażowali w tą inicjatywę, to dostrzegasz to, że była to jakaś też taki element jakiś formacyjny, obywatelski, ludzi, którzy do tej pory nic wspólnego z działalnością społeczną nie mieli do czynienia? Zdecydowanie tak. To zresztą nie dotyczy tylko tej inicjatywy bankowej, to też dotyczy innych inicjatyw, w których brałem udział, że następuje jakiś osobisty impuls u ludzi, którzy dostrzegają konkretną korzyść też dla siebie w pewnych rozwiązaniach systemowych i część z nich podejmuje to wyzwanie i bierze się do konkretnej pracy, bo jest to praca bardzo niewdzięczna w tym znaczeniu, że no nie widzisz takich szybko efektów, tak? Szczególnie właśnie jak nie masz struktur. No struktury rozbudowanych stowarzyszeń, struktury, które mają na przykład poparcie w mediach głównego nurtu. Tutaj jest dużo, dużo łatwiej mieć poczucie, że nie jesteś osamotniony. W sytuacji, w której startowałeś z poziomu tak zwanego frankowicza, który jeszcze miał bardzo, szczególnie w 2015, 2016, jeszcze troszkę w 2017 roku, bardzo negatywny PR. No to wszyscy, którzy zbieraliśmy podpisy w mniejszym czy większym stopniu, musieliśmy spotkać się z bardzo negatywnymi reakcjami ludzi na ulicy. I to jest też takie, wiesz, wyzwanie, że ktoś, kto to przetrwał, no to w zasadzie w znacznej mierze działa do dzisiaj. W takim czy w innym stopniu działa społecznie do dzisiaj, jeżeli to przetrwał. Nie wszyscy przetrwali, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Rozumiem, że to jest jakiś taki moment też dla wielu, kiedy widzi te rzeczy, o których wcześniej nawet nie miał pojęcia w tej rzeczywistości naszej publicznej, politycznej. Dokładnie tak jest. No to się otwiera się wiele klapek, które się miało na oczach. I ta rzeczywistość, która się wtedy ujawnia, jest trudna do udźwignięcia. Komuś, szczególnie kto ma dość nikłą wiedzę merytoryczną. No, mi jako prawnikowi z wykształcenia stosunkowo łatwo było przejść na tą tak zwaną drugą stronę, bo jakoś mogę to sobie poukładać. Nikt z nas nie lubi żyć w rzeczywistości, w otoczeniu, której nie rozumie.
A w sytuacji, w której zabierasz się do takich prac, jak chociażby walka z sektorem bankowym, no to zderzasz się z taką rzeczywistością, gdzie łatwo uproszczenia, ale te uproszczenia też nie pozwalają ci dobrze zrozumieć sytuacji, w której się znalazłeś. I to walka w ogóle z systemem bankowym, walka na poziomie ustawowym, to było zadanie bardzo ambitne. Dzisiaj tak z perspektywy czasu patrzę na to, to rzeczywiście w Polsce, w 40-milionowym kraju, w centrum Europy, pomysł, że nam się to ustawowo uda, pomysł zresztą, który wspierał w kampanii wyborczej, jak pewnie pamiętasz, bardzo wyraźnie, jednoznacznie Andrzej Duda, no był pomysłem bardzo ambitnym. Potem w trakcie już prac, no już nie mówię o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, tylko już w ogóle nad pracami projektem ustawowym prezydenta na przykład, też miałem przyjemność uczestniczyć już jako członek stowarzyszenia, no potem widzisz te realia legislacyjne i to wygląda naprawdę źle. No właśnie, powiedziałeś o tym, że nie mieliście poparcia w początkowej fazie zbierania podpisów ze strony takich sformalizowanych struktur. Powiedz mi, ile zebraliście podpisów? Nie pamiętam tej chwili. To szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, ale to tak z szacunkowo. Między 60 a 80 tysięcy, ale tutaj nie chciałbym strzelać, bo musiałbym Jasne. Się skontaktować z tymi osobami bezpośrednio, które to robiły. No były takie problemy logistyczne, wiesz, no była głupia sprawa, na przykład był adres, na który trzeba było wysłać listy. Mhm. Ten adres był oczywiście bardzo konkretny, natomiast w sensie logistycznym dla doręczycieli pocztowych wymagał pewnego wysiłku. Mhm. No i na bazie tego, że nie każdy doręczyciel pocztowy no wykazał się jakąś inicjatywą w znalezieniu tego adresu, no znaczna część list z podpisami, między innymi moja, którą wysłałem, zebrałem ponad 300 osób, no wróciła po 2 tygodniach, kiedy już było po czasie. Więc no takie widzisz, no problemy czysto praktyczne. Mieć dobry, bezdyskusyjny adres, gdzie wszystkie przesyłki adresowane no z dużą prawdopodobieństwem dotrą. Tu w tym wypadku taki banalny problem też w pewnym sensie być może zaważył o tym, że nie udało się tych 100 tysięcy zebrać. Nikt chyba tego nie podliczył dokładnie. No ale to, co mówisz, to też jakby są dowody na to, że byliście faktycznie prawdziwie oddolną inicjatywą ustawodawczą. Tak, bo my, śledząc jako Instytut Spraw Obywatelskich w kampanii Obywatele decydują od lat tematy inicjatyw ustawodawczych, no widzimy, że jednak większość z nich w Polsce ma gdzieś zaczepienie w postaci dużych struktur, czy to partyjnych, czy kościelnych, czy jakichś stowarzyszeń, związków. A tutaj ten przykład z adresem pokazuje, że to faktycznie była taka naprawdę oddolna obywatelska inicjatywa. I ciekawi mnie jedno, rozumiem, że Kukiz wziął ten temat na sztandar i wprowadził go do... Tak, znaczy w innym brzmieniu, nie wchodząc w kwestie takie szczegółowe. Też chodziło o przewalutowanie, ale na innych zasadach ten projekt obywatelski był bardzo radykalny. Ten kukizowski to już był taka próba wyważenia, znalezienia jakiegoś kompromisu. No ale jakby sam pomysł ustawowego rozwiązania tego problemu no przejął Kukiz 15, w sensie i w kampanii wyborczej, i także w trakcie już prac sejmowych, ale jakby ta kampania wyborcza, to ona się jakby, tak jak mówię, ona się zazębiała z czasem zbierania tych podpisów. Obywatelską inicjatywą ustawodawczą i wydaje mi się, że to też mogło wpłynąć troszkę demobilizująco na zbieranie tych podpisów. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Wydaje mi się to ciekawy przypadek, dlatego że przypomniał mi analizę sytuacji w Szwajcarii, gdzie tam tylko 10% inicjatyw ustawodawczych znajduje swój finał w parlamencie. Takich najczęściej jest tak, że one, te inicjatywy szwajcarskie, one wywołują jakiś temat w debacie publicznej,
są jakimś katalizatorem debaty, rozmów, biorą je później te inicjatywy na warsztat, biorą właśnie ówczesne tamtejsze partie. I trochę się tutaj tak stało. Rozumiem, że inicjatywa Oddolna Obywateli była zaczynem, natomiast później temat, no rozumiem, w zmienionej formie znalazł się na salach parlamentu, ale co tam w tym parlamencie, czy wy byliście z tego zadowoleni, z tego Kukiza, albo też z inicjatywy prezydenta? Powiem ci tak, no z inicjatywy Kukiza środowisko tych kredytobiorców było względnie zadowolone, natomiast ta inicjatywa wylądowała w daleko, gdzieś tam w szufladzie. W zamrażarce sejmowej. W zamrażarce sejmowej, tak, czyli nie w szufladzie, czyli też bardzo chyba z lodówki. No. W miarę do przyjęcia, natomiast sam proces legislacyjny potem z odmrażaniem tego, no to naprawdę pozostawia no wiele do życzenia, już nawet nie kwestia czasu, bo sam sobie ten czas, kiedy to jest rozpatrywane, też jakby manipulacje czasoprzestrzenią przez marszałka Sejmu w tym zakresie, że się te projekty, które są fajne, to się szybko proceduje, które są niefajne, to się gdzieś tam wyrzuca, udaje, pozoruje się dyskusję. No ja to tak właśnie traktuję, to jest absolutnie pozorowana dyskusja na temat tej ustawy, summa summarum nic się z nią nie wydarzyło. No jak pytasz o inicjatywę prezydenta, to jest w ogóle odrębny temat. Mogę oczywiście, jak chcesz, go rozwinąć, bo akurat uczestniczyłem półoficjalnie w tych pracach tego słynnego zespołu ekspertów w 2016 roku. Bo to, żeby poukładać czasowo, rozumiem, że toczył się w parlamencie raczej toczyła się debata nad tym projektem, a jednocześnie prezydent, tak, zainteresował się. To bym to zrobił w ten sposób, że najpierw ta obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która się zakończyła niepowodzeniem, ale jakby przejął to Kukiz, tak? Jednocześnie przejął to nawet wcześniej widzisz, bo to błąd, nie Kukiz, nawet przejął to Andrzej Duda ten dyskurs. Bo przecież wybory prezydenckie były wcześniej, to nam się dobrze spina. To nam się dobrze spina, już ten czas leci i tyle, tak dużo się dzieje, że już trzeba sobie na żywo przypomnieć pewne sekwencje zdarzeń. I tu rzeczywiście Andrzej Duda bardzo aktywnie przejął to żądanie, bardzo konkretną obietnicę na temat radykalnego przewalutowania w drodze ustawy złożył. To oczywiście bardzo mocno musiało osłabić, zdemobilizować osoby podpisujące ten projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Taka dygresja, która też chyba jest istotna, że część osób, które zbierały podpisy pod tą obywatelską inicjatywą ustawodawczą, to były osoby wyraźnie opozycyjnie nastawione do Dudy i do Andrzeja Dudy i do Prawa i Sprawiedliwości. Czyli wiesz, taki miałeś miks różnych problemów, nie? Że niby w tym temacie wydaje ci się, że idziesz w jednym wspólnym kierunku, ale z drugiej strony dla części osób identyfikacja z Andrzejem Dudą i z PiS-em była nie do przyjęcia, nie? No, ale no to są ważny element faktycznie. No, tak jest, no tam naprawdę tutaj te podziały no, były bardzo, takie powiedziałbym, no, nietypowe, tak? Bo przecież kredytobiorcami, w cudzysłowie frankowymi, byli zarówno wyborcy Platformy, PiS, no tak. czy obecnej Konfederacji, też Partii Wolność. Tutaj jakby barwy polityczne były przeróżne. No i nagle występuje z tą obywatelską inicjatywą ustawodawczą, jest okej, idzie te podpisy, ale tu Andrzej Duda bardzo wyraźnie w kampanii wyborczej podnosi tą kwestię pomyśli kredytobiorców. No jak wygrał te wybory, no to wiadomo, że te początki to jakby nikt się nie skupiał na tym problemie. Wszyscy wiedzieli, że to nie nastąpi w ciągu miesiąca czy dwóch i wtedy już rozpoczęła się kampania do parlamentu. I tutaj Kukiz bardzo wyraźnie jakby podjął tą inicjatywę. Troszkę inny projekt stworzył już bezpośrednio w Sejmie, ale też w kampanii wyborczej ten ruch wyraźnie akcentował poparcie ustawowego sposobu rozwiązania tego problemu. No i jak już to przeszliśmy, no to wtedy się znajdujemy na początku 2016 roku, kiedy zdaje się już pojawił się ten projekt Kukizowy. On się pojawił chyba późną jesienią, w październiku albo w listopadzie.
No i wtedy prezydent zaczyna podchodzić do tematu. No i ten 2016 rok to jest to powołanie tego zespołu eksperckiego, różnych profesorów. A czy byli też tam w tym zespole przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej? A widzisz, bardzo dobre pytanie, bo to pokazuje, naprawdę to też tak podpisywałem jakiś dokument o poufności, ale to naprawdę nie rozśmiesza mnie ta cała historia, bo taką anegdotę tylko opowiem, że to była grupa ekspertów profesorskich, tam między innymi profesor Modzelewski, profesor Krysiak, kilka innych postaci znanych z mediów, mieli prezydentowi doradzić, w jaki sposób ten problem rozwiązać. No, dziwny sposób dla przedstawicieli stowarzyszenia, bo wtedy już można powiedzieć, jak ten zespół wokół prezydenta zaczął działać, czyli to był chyba czerwiec, lipiec w tym okresie 2016, to już Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawie od roku działało, już było taką, można powiedzieć, twarzą tego środowiska. Już naprawdę byliśmy bardzo prężni, reprezentatywni w mediach, no ale co się okazało, dla przedstawicieli stowarzyszenia oficjalnie zabrakło miejsca w tym gremium. No ale żeby tak nie drażnić tego środowiska społecznego, nieoficjalnie zaproszono dwie osoby ze stowarzyszenia na takie półoficjalne konsultacje z tym gremium. Ale dlaczego nieoficjalnie nie można było zaprosić ludzi, którzy zbierali tych podpisów? To zaraz powiem lepszy numer. Dyrektor Bryksa tutaj nas, mnie i akurat Arka Szcześniaka, bo to nas to stowarzyszenie tam delegowało do obserwacji tych prac. Mhm. Ja pamiętam, że tylnymi drzwiami wchodziliśmy do dyrektora Bryksy. Nie było mowy o żadnym fotografowaniu się, o żadnym jakimś oficjalnym relacjonowaniu tego, co my tam widzimy, z czym się stykamy, a niewiele widzieliśmy poza jednym spotkaniem z tym gremium ekspertów, albo dwoma, nie pamiętam, na dość dużym poziomie ogólności. Nas po prostu wypytali, jakie są nasze oczekiwania, my tam troszkę próbowaliśmy się dowiedzieć, w jakim kierunku oni zmierzają. No w każdym razie finał tej całej dziwnej sytuacji był taki, że jak dyrektor Bryksa, który już chyba w kancelarii prezydenta nie pracuje, gdzieś się robi karierę chyba w dyplomacji, nie wiem, to trzeba byłoby zweryfikować, jak nas tak troszkę potraktował, no myśleliśmy, no okej, no nie będziemy się na razie denerwować z tego powodu, tym bardziej, że ani Arek Szcześniak wtedy żadnych funkcji oficjalnych w stowarzyszeniu nie pełniliśmy. No tak nam właśnie zadekretował, że nie możemy się fotografować, żeby to było tak bardziej zakulisowo to wszystko robione. No i mniej więcej po 2 tygodniach, będąc w jednym z salonów prasowych, wziąłem do ręki periodyk pod nazwą Bank, który dość drogi, kilkadziesiąt złotych kosztował. No i na jednej tam chyba z rozkładówek tego dużego kolorowego magazynu pan dyrektor Bryksa z całą śmietanką, wierchuszką sektora bankowego obfotografowany. I tak sobie pomyślałem wtedy, aha, no to tak to wygląda w rzeczywistości. Mhm. No i tydzień później no była ta nieszczęśliwa sytuacja, w której w sumie prezydent wycofał się z tego projektu, wbrew zresztą stanowisku większości ekspertów, których sam powołał. Co się takiego zadziało? Czy no, wiesz? No to możemy sobie spekulować, co się zadziało. No, sektor bankowy naszym projektem, naszym pomysłem bardzo mocno handlował z rządem i rząd handlował. No, byliśmy po prostu kartą przetargową w zakresie stopnia zaangażowania sektora bankowego w politykę. Tak bym to ogólnie określił. Historia, mam nadzieję, że głęboko wierzę w to, że przyjdzie taki czas, że obywatele nie tylko będą decydować, ale obywatele będą mieli realny wgląd w historię polityczną, w historię zakulisową tego, co się działo nie tylko w ostatnich 5, ale 15 latach. Chciałbym dotrzeć do dokumentów, chciałbym dotrzeć do księgi wizyt w Pałacu Prezydenckim z tamtego czasu. Chciałbym sobie to odtworzyć, żeby zamiast spekulacji się mieć dostęp do konkretnych faktów. No przykre to było. I nawet przykre nie tylko to, że prezydent Duda się wycofał z tego projektu, ale styl, w jakim to zrobił, no nie pozwalał mi go nazywać prezydentem. No dzisiaj jest prezydentem, więc ludzie wiedzieli, na kogo głosują, mimo tego, co zrobił, więc jakby dzisiaj od strony jakiejś takiej
osobistej nie mam z tym problemu. Do ostatnich wyborów prezydenckich no miałem osobiście problem, bo nie tego się oczekuje od ludzi, którzy pełnią takie funkcje. No możesz się nawet z pewnych rzeczy wycofać, ale nie mów, że zrobiłeś to, co obiecywałeś, bo to jest absolutnie... Jasne. Wracając jakby do samego narzędzia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, to patrząc teraz z perspektywwy czasu, polecasz go ludziom, którzy chcą walczyć o dobro wspólne, o jakieś tematy, które są dla nich ważne? Zdecydowanie polecam. Natomiast jedno trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Praca społeczna troszkę antysystemową, bo nazywając rzeczy po imieniu, jeżeli parlamentarzyści nie chcą się zająć jakimś problemem, to znaczy, że jest to systemowo przyjęte, że nie należy się nim zajmować. Więc jeżeli jacyś obywatele mają pomysł na to, żeby jednak się tym zająć wbrew parlamentarzystom, to jest to działanie antysystemowe i takie wymaga przede wszystkim dużo cierpliwości. Cierpliwości, powiedziałbym wręcz świętej cierpliwości. Jeżeli o to się zatroszczą wszyscy działacze, to nawet niezależnie od losów tej inicjatywy, dużo będą w stanie przełożyć nawet na innych polach aktywności społecznej. Także polecam bez dwóch zdań. A ten termin, bo mówisz o cierpliwości, z drugiej strony termin 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów uważasz za wystarczający? Nie, uważam, że jest za krótki, to niezależnie od tych różnych pomysłów, które krążą, żeby jak wiesz dobrze, żeby umożliwić elektroniczne podpisywanie tych inicjatyw. Uważam, że generalnie debaty nad rozwiązaniami ustawowymi nie powinny być krótsze niż pół roku. Oczywiście jest problem dostępu do mediów, promocji tych projektów. Jest problem, czy 100 tysięcy, czy 50, czy ktoś mówi 200. To zawsze są kwestie, na które można spojrzeć z kilku stron. Na dzisiaj, w sytuacji, w której nie mamy realnego systemu referendalnego, to jest jedyne narzędzie, które daje możliwość obywatelom wpłynięcia na realną legislację. To jest właśnie obywatelska inicjatywa ustawodawcza. A ostatnie pytanie. Co najmilej wspominasz z całego tego swojej przygody związanej z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą? Wiesz, to jak przy różnie, również innych inicjatywach, jednak pewne relacje towarzyskie, osobiste są fajne i trwają do dzisiaj. I to jest taki stan umysłu, że możemy coś zmienić, że coś nabiera realnych kształtów. To jest fajne. To jest fajne, to nakręca. No co się z tym później dzieje, to jest właśnie już ten drugi etap, który trzeba umieć znieść i umieć go przetrwać w sytuacji, w której nie spotyka się on z taką reakcją, jakbyś chciał. Ale jeżeli naprawdę myślimy poważnie o społeczeństwie obywatelskim, to bez tego narzędzia nie będzie społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie to jest społeczeństwo, które potrafi ponad rozwiązaniami systemowymi zaproponować jakieś rozwiązanie. I ten instrument, tak powinien być skonstruowany, żeby to obywatelom maksymalnie ułatwiać, a nie utrudniać. Dobrze, i w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem w audycji Czy Masz Świadomość był Paweł Nogal, prawnik, aktywista ruchu społecznego Stop Bezprawiu Bankowemu. Dziękuję, Pawle, za rozmowę. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!